Cześć moi drodzy, w końcu można powiedzieć, Supercell się określił i dał nam informację, kiedy będzie nowa karta. Wszyscy się spodziewali, raczej dużo informacji w internecie chodziło, że następną ma być Nightwitch. I co mamy? Mamy spell leczący, heal. Mamy heala, będzie leczył spell. Ale żeby troszeczkę cośkolwiek o nim powiedzieć, będzie challenge, za chwilę o nim powiemy. W ogóle zobaczmy na statystyki tej karty. Będzie to karta rzadka. Będzie to spell, oczywiście, tak jak już mówię. Będzie działał przez 3 sekundy. Zasięg będzie miał 3 kratki, czyli nie będzie jakimś dużym zasięgiem to porażało. Koszt będzie 3 eliksiru. No i na pierwszym poziomie będzie to dawało 100 HP na sekundę. Czyli można powiedzieć, nie tak źle. Widziałem w internecie wcześniej, troszeczkę inaczej o tym mówili, ale na stronie Wiki Clash Royale jest pełna informacja już od jakiegoś czasu i można było sobie popatrzeć. I zapowiada się nam na fajny spell. Trzeba będzie pomyśleć, jakie deki z tym spellem robić, które karty warto tym spellem leczyć. Na 11 poziomie, zobaczcie, 256 hapsa na sekundę to nam da. No tutaj może być naprawdę... Mogą być jaja teraz w grze, wam powiem. Osoby, które szybko zrobią sobie levele tego spela, mogą być trudne do zatrzymania. Chociaż 3 sekundy działania... Nie wiem, napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tym. Przyjrzymy się temu spelowi dokładnie. Jest ta karta, właśnie się w końcu Supercell w końcu się określił. Będzie za 7 dni ogólnie wejdzie, czyli za tydzień robimy polowanko na tą kartę. Myślę, że uda nam się w challenge'u, mam nadzieję, że się uda nam w challenge'u ją zdobyć. Super, super będzie, zobaczymy. No ja na razie nie widzę ją w żadnym deku za 7 dni. Dobra, ale mamy Hill Draft Challenge, będzie draft. No i będzie można wygrać, za 6 wygranych dostaniemy już 10 tych kart. I pamiętajcie, że te nagrody tylko raz można je wygrać. Czyli jak na przykład dojdziemy do 6 wygranych, to jak grając drugi raz, to już nie dostaniemy za 4 i za 6 wygranych tych nagród. Co fajne jest za 8 wygranych Jan Chess, bardzo mi się to podoba. 25 tysięcy golda za 10 wygranych i 100 kart za 12 wygranych. No, może być super. Tylko szkoda, że to tylko raz można zdobyć. Ale lepiej raz niż wcale. Więc nasz cel na początek jest 6 wygranych w tym drafcie, żeby odblokować sobie w ogóle tą kartę. Pamiętajcie, że po odblokowaniu karty ona już nam dropi ze skrzynek, więc możemy już ją ze skrzynek dropić po odblokowaniu tej karty. No i super będzie. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej karcie. Jak myślicie... Jakie karty najlepiej używać w połączeniu z tym właśnie leczeniem? Ja też będę zaraz myślał sobie, co tutaj może... Ale powiem wam, że karta może być ciekawa. Może być ciekawa karta. Jest dużo kart upierdliwych i wykorzystując ten spell, może być jeszcze bardziej upierdliwa. Ciekawe, czy on działa też na budynki. Nie działa na budynki, więc spell nie będzie działał na budynki, czyli nie będzie można sobie na przykład Inferno Towera leczyć, ale będzie na jednostki działał. No będzie trzeba pomyśleć, obcykać, które karty w naszym deku będą się nadawały do właśnie leczenia. Więc mamy za 3 dni, można powiedzieć za 4 dni, startuje właśnie Hill Draft Challenge. Będzie można odblokować nową kartę. W końcu Supercell się określił. No wszyscy liczyli, że to będzie Nocna Wiedźma. Więc za 7 dni, mam nadzieję, dowiemy się, która z tych dwóch kart kolejna będzie odblokowana. Mam nadzieję, że Supercell w końcu nam da takie informacje. Dobra, to na tyle. Chciałem tylko wpaść, tak powiedzieć, że jest challenge, jest nowa karta. Jakie są statystyki? Czekamy na tą kartę. Już testowałem tą kartę na prywatnym serwerze, ale chcę ją dokładnie przetestować, jak już będę miał w rękach i nagram o tym film. Dobra, życzę wam powodzenia w tym challenge'u. Trzymajcie się, do zobaczenia.